drodzy, witam was ponownie na moim kanale, ponownie z moim ulubionym gościem. Perpa! Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, Klaudia. Nie ma sprawy, miło cię tu gościć. Słuchajcie, dzisiaj odpowiemy sobie na założenia, które wysyłaliście na moim i na Tomka Instagramie na nasz temat. Różne rzeczy, które sobie o nas myślicie i będziemy to albo potwierdzać, albo dementować. Zgadza się, myślisz, że raczej ludzie dobre mają zdanie, w sensie, że dobrze będą strzelać? Z tego co patrzyłam, to jest parę celnych, ale też dużo jest bardzo stereotypowych i nieprawdziwych, więc przekonajcie się. A pokażemy wam coś fajnego, patrzcie, na chwilę będziemy ciemni, bo nagrywamy na tle okienka. Jest super ładnie, jesteśmy w Abu Dhabi, słuchajcie, w naszym super ładnym hotelu. Niestety, no nie możecie enjoyować przez cały filmik tego widoku, bo byśmy byli całkiem czarni, ale za to będziecie oglądać nas, więc... To chyba lepszy widok. Lepszy. Lecimy. Pierwsze założenie to, lubicie próbować nowych rzeczy, chociaż czasami lenistwo wygrywa. Ty tak, ja nie. Tak w skrócie? Znaczy, ja też czasami lubię coś tam nowego sobie spróbować, ale Klaudia na pewno o wiele bardziej niż ja. No. To jest kwestia skali, nie? Tomka trzeba bardzo przekonywać. Nie bardzo. Nowych rzeczy. Zależy do czego, nie? Jeśli nowe rzeczy, to mają być te same, tylko trochę zmienione, albo bardzo podobne, to wtedy łatwo. Ale jeśli to ma być coś tak bardzo nowego, to bardzo trudno. To nie lubię, no to prawda. A jeszcze tak mogę dodać w sumie odnośnie próbowania nowych rzeczy, że cały wyjazd próbowałam Tomka namówić na skok ze spadochronem. Nie chcę, to nie jest kwestia próbowania nowych rzeczy, tylko kwestia... Nie wiem, obsranej zbroi. Tak. No trudno, nie? Boję się tego. Jestem w stanie wsiąść na Hyperiona, na tych skuterach wodnych, trzaskaliśmy, spoko, zajebiście. Wchodzimy do Escape, tego, do Horror House'u, gdzie nasz chłop z piłą łańcuchową goni. Zajebiście, nie skorzę ze spadochronem. Ale małymi kroczkami idziemy w tą stronę. Żeby się o to pokłócić i nie odzywać się do siebie. Nie, nie w tą. Bo każdy nie rozumie, jak jej się mówi nie. No nie lubię, jak mi się odmawia. Wiem. Odmawiam ci od tygodnia. I puszuję bardzo, jak mi się odmawia i ciągle i tak o tym gadam. A ja się obrażam, jak mi się puszuje. Aż w końcu ktoś się zgodzi na to, co chce. Aż w końcu ktoś zerwie, co? Co? Tomek czuje się przytłoczony i ma kompleksy z powodu postury Klaudii. Z powodu postury? Postury, w sensie wiesz. Sylwetki pewnie. Sylwetki. Ale to wyglądam chudo, zobacz. Jak wieszak, no. Jak wieszak taki. Wieszaczek. No. Nie. Kompleksy na pewno nie. Inaczej, no, na pewno w komparacji do ciebie jest to taki bodziec, że jakby wiesz, jest to bodziec do działania. Żeby ciężej pracować na siłowni, bardziej regularnie chodzić. Nie, mam coś takiego, że jakbym przy tobie wyglądał źle, to wtedy wiem, że czułbym się źle ze sobą. Mhm. A tak na chwilę obecną czujesz się przytłoczony w jakiś sposób? Czasem. To znaczy, nawet nie tak, że sylwetką twoją, ale bardziej umiejętnościami. To znaczy tym, że jesteś bardzo wygimnastykowana, że jesteś bardzo rozciągnięta, to jest jakby coś, czego ja nie mam, zawsze chciałem mieć i nigdy mi się tego nie chciało robić. No nie wiem, wkurzam się, jak widzę, że ty to potrafisz, a wiem, że ja nie umiem i wiem, że też nic nie robię, żeby to zmienić, nie? I to jakby to mi o tym przypomina po prostu, więc to jest takie niewygodne bardzo. Bo ja mam dużo takich uniwersalnych sportowych zdolności, nie? Mhm. W sensie właśnie jakieś tam kalisteniczne rzeczy, to, że jestem właśnie rozciągnięta bardzo, tak. Co sprawia, że jak jest jakaś dyscyplina sportowa, to ja sobie radzę, cokolwiek by to nie było praktycznie, nie? Nawet jak jest to coś nowego i dla mnie i dla ciebie, to sprawia, że ja szybciej się też adaptuję do tego i tak dalej. Nie, no to jest okej, to mi nie przeszkadza. Bardziej zazdroszczę ci tego, że masz takie umiejętności, którymi możesz się popisywać. Mój wewnętrzny narcyzm bardzo wtedy cierpi, bo bardzo lubię być w centrum uwagi, więc jak ktoś obok mnie ma coś takiego, a ja tego nie mam, to kłuje mnie wtedy zazdrość. Czyli mówisz, że ściągam twoje ego z sufitu na ziemię trochę. Nie, bo gdyby mojego było na suficie, to bym się nigdy nie przyznał do tego, że czuję się z czymś źle. Albo, że mam jakieś braki. Ściągam twoje ego z... normalnego poziomu na poziom problemów. Ojejku, biedny chłopak. Smutku. Przytłoczony. Depresji. A nie wolno z tego żartować, bo zminusują nam film. Smutku. Smutku, hungry. Zakładam, że Klaudia miała duży wpływ na to, że zdecydowałaś na tatuaż i kolorowe włosy. O tym gadaliśmy już kiedyś. Gadaliśmy już kiedyś, że ja i tak to miałem w planach już wcześniej, ale na pewno Klaudia przyspieszyła decyzję, bo sama ma kolorowe włosy, więc i mogłem podpytać i wiesz, ty sama pytałaś, czy sobie nie chcesz przekolorować cokolwiek i tak samo z Dziarą, nie? Że miałem jakieś podejście i że chciałem, ale byłem taki niezdecydowany, wahałem się, nikt z moich znajomych nie miał praktycznie tatuażu. Poza Ignacym, który no, robi sobie taki, który mi się jakby nie podoba i jakby sam styl, wygląd, miejsce,
którym on jest, nie? Więc... A tak to reszta moich znajomych nie ma jakoś bardzo tatuaży, więc ja nie miałem nawet z kim pogadać, więc wiesz, jak tu pogadaliśmy, to sobie zrobiłaś i no to spoko, no, to zawsze przyspiesza, nie? I ja też, no, sama zaczynałam też rozmowy często o tym, nie? W sensie, bo ja też lubię tatuaże i kolorowe włosy, jak widać, i więc też jak gadaliśmy z Tomkiem, to ja później na przykład pytałam, nie? O, to kiedy dziara, czy coś tam już zobaczyłeś fajnego? Tak samo z włosami, czy o, kiedy tutaj rozjaśnianie, kiedy farbowanie i coś tam, nie? I takie, taka gadka w międzyczasie też sprawia pewnie, że szybciej gdzieś tam... No więcej się myśli o danym temacie, bo więcej o nim rozmawiamy po prostu, nie? I tyle. Kolejne założenie, że jesteście cudowni razem i się nie kłócicie, a jak już, to Tomek ustępuje pierwszy. Co sądzisz? Rzadko się kłócimy. Znaczy takich poważniejszych kłótni, to nie wiem, mieliśmy ze dwie. Przez no rok prawie, jak jesteśmy razem, nie? Ze dwie, trzy. My często mamy, znaczy teraz już coraz rzadziej, bo chyba nauczyliśmy się już bardziej ze sobą rozmawiać. W pewnym momencie mieliśmy jakby sporo takich sprzeczek, bym powiedział. Tak, to znaczy takich ostrzejszych wymian zdań. Po prostu gdzieś się tam, na nie wiem, na godzinę, dwie, trzy obrażaliśmy na siebie i potem jakby gadaliśmy o tym i było okej, okay, nie? Takich jakby mniejszych rzeczy. Teraz już chyba nie mamy, nie? Praktycznie się to nie zdarza, to jest spoko. I poważniejszych kłótni, no tak jak mówię, mało. Czy ja ustępuję pierwszy? Myślę, że nie wiem w sumie. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Mnie to chyba bardziej wyżera od środka, męczy i mi się strasznie jakby nie chce być w takim stanie, wiesz, złoszczenia się na kogoś, bycia obrażonym. Nie potrafię w ogóle, nie? Długo. Znaczy potrafię, ale strasznie mnie to wyniszcza od środka i bardzo źle mi się kojarzy z poprzednią relacją, gdzie po prostu dużo tego miałem. Bardzo, bardzo szybko od tego uciekam. Jeden raz nie ustąpiłem szybko, to bardzo źle się to skończyło. No, to ty strasznie źle to jakby znosisz, przeżywasz i... No widzę po prostu też, że jest tak, że jeżeli ja pierwszy wyciągam rękę, to ty bardzo szybko ternofujesz się. No raczej tak. Ty też potrafisz, jak szliśmy ze znajomymi wtedy gdzieś do galerii i byliśmy źli na siebie, ale byliśmy już umówieni, więc poszliśmy. No też tam łazimy, ja taki naburmuszony, kiedy taka naburmuszona. W taksówce to tak odwróceni od siebie i w telefonach. To też potrafiłeś przyjść powiedzieć, no to chyba musimy się odbrazić na siebie. I wiesz, piąteczka, buziaczek. I przegadaliśmy później. Nie, to było fajne, mi się to podobało bardzo. No. Okej, kolejne założenie. Potraficie zachowywać się przy sobie jak dzieci. Tak. Co sądzisz o tym? Totalnie. Jesteśmy największymi dzieciorami świata. Przed chwilą skończyliśmy bitwę na poduszki. Ty jesteś dzieciorem, ja nie. Bo ty w ogóle nie jesteś dzieciorem. Ja się sprawdzić mnie, że jest siedmiolatką uwięzioną w ciele kulturysty. Mogę tak powiedzieć w siebie na kanale? Dobrze. No tak, no. W sensie tak jest. Ja to lubię bardzo. Znaczy to moim zdaniem powoduje, że się bardzo dobrze dogadujemy, bo mamy oboje silne, wewnętrzne dzieci. Ja się lubię wygłupiać bardzo, po prostu. I no, to prawda. Ja cię z reguły zaczepiam. Ja przychodzę i cię smyram, albo ja przychodzę i cię walę poduszką, bo twarzy. Tak, że wszystkie takie głupie dziecięce zabawy po prostu masz, nie? Albo cię, nie wiem, szczypię. Tak, no. Albo cię gryzę. Tak, jakieś takie zaczepki właśnie, żebym je odpowiedział tylko. Ja się czasami czuję jak taki zmęczony dorosły, który mówi, dobrze, no już chodźmy się pobawić, no. Czasami jestem taki, żebym sobie położył się, odpoczął i tak na spokojnie poczilował i potem jakby wskakujesz, no tam, elo, co robimy? Uhu, piu, poduszki, cyk. Jestem taki, o nie, jest 22, ludzie w moim wieku już nie żyją o tej godzinie. Jak przed chwilą powiedziałeś, Klaudia jest jeszcze młoda i potrzebuje zabawy. Młodość potrzebuje się wyszumieć, słuchajcie. Tomek, lat 27. Więc musisz, wiesz, dostosować swój starszy tryb. Tak. Ja z kolei jak reaguję na różne rzeczy, mam wrażenie, często jestem strasznie taki jak dzieciak, nie? Co zobaczył zabawkę. Tomek jest taki, że gdzie nie idzie, to tańczy, jest głośny, śpiewa, kiza albo jakieś inne głupoty. Nucę cały czas, tak. Właśnie no. Takie, albo jakieś głupie miny do zdjęć robi. Tak. To jest taka dziecinada, Tomka. Moja dziecinada to jest taka, że właśnie chodzę i zaczepiam i smyram tutaj coś i wygłupi po prostu takie. No, ale to ładnie się uzupełniamy. Nawet nieźle. Wujek Łuki napisał bardzo ładne założenie pod tytułem Klaudia jest git. Zauważasz to założenie? Ma rację? No, ma rację. Ma rację, na pewno. Na pewno. Nie. Nie. Następne. Musisz brzmieć jakbyś bardziej był przekonany do tego jeszcze raz. Wujek Łuki pisze, że Klaudia jest git. Nie, no jest, oczywiście, że Klaudia jest super, no tak właśnie. No. Powinieneś zostawić pocięte, jak tak myślisz. O to chodzi, no. Poświęcacie więcej czasu na ćwiczenia niż sobie samym.
Nie. Na pewno nie. Na pewno nie. Na pewno nie. Ostatnio to szczególnie. No. Był taki moment, jak ty miałeś taką, wiesz, 9-17 robotę przez jakiś czas, to wtedy, no ja tak czułem, że tak jest, że kończysz robotę i mało mieliśmy czasu dla siebie i potem mówiłaś, no elo, muszę lecieć na siłkę, trening zrobić, nie? I dwie godziny się nie było. 9-17 pracowałam, później szłam na siłkę na 2 godziny. Na 19 do 21, zanim wróciłaś, ogarnęłaś się, zjadłaś coś, to była 23 prawie i o, tyle nas było. To wtedy czułem, że czasami tak jest, że ja na przykład chciałem spędzić czas, a ty szłaś na siłkę, albo ty chciałeś spędzić czas, ja robiłem coś innego i tak wiesz, no. Dużo było mijanki, nie? Teraz jest więcej czasu na to, na nas w sensie. Tomek wychodzi częściej z jakimiś inicjatywami, w sensie wyjścia do kina, parku, escape roomu i tak dalej. Nie, moim zdaniem nie. Żeby wychodzić z domu, na pewno nie. No. To nie. Tomek... Żeby spędzać czas razem, to podobnie chyba dosyć, nie? Ty masz troszkę więcej na pewno takiego vibe'u, a jeżeli chodzi o wychodzenie z domu, no to na pewno, nie? Tomek nie lubi wychodzić z domu. Lubię, tylko nie tak często jak ty po prostu, nie? Dla czyli mnie raz na tydzień. O, no właśnie. To już za często, no. No nie, 2 razy w tygodniu to okej. Okay. No ja jestem domator, a jak jest zimno, jak jest lato, to byliśmy na bardzo podobnym poziomie, cały czas gdzieś wychodziliśmy. I wtedy spoko dla mnie, jak najbardziej. W lato uwielbiam, łaziliśmy cały czas rowery, squash, knajpki jakieś, tu na śniadanko gdzieś zejść w samych klapeczkach, w ogóle zajebiście, super. Temperatura spada poniżej 10 stopni, ja się owijam w kocyk, zmieniam się w burrito i zostaję w domu. A ty masz tak, że i tak byś wychodziła. Dla mnie kurczę ubierać się, opatulać w te płaszcze, nie płaszcze, iść zimno, pizga, w ogóle w życiu, nie? Ja bym siedział całą zimę w domu, dużo bym jadł i... Chyba nie. Tyle. No, ja bym mogła codziennie wychodzić gdzieś i robić rzeczy. Tak samo jak tu w Dubaju jesteśmy, nie? No to ja też tam, chodź tu, chodź tam, zróbmy szybko. I ciśniemy, nie? A ty jesteś tak, no, na spokojnie. Na chillku. Ten, jeden dzień w domu, w hotelu sobie spędźmy. A jestem taka, co? Dubaj, Jezus, zwiedzamy. No to sobie wrócimy, na spokojnie. No. Kolejne założenie. Macie wiele wspólnych hobby, oboje macie dominujące charaktery. Tak. Tak. Tak pokrótce, to tak. I to w sumie. No, to prawda. W niektórych obszarach ja się bardziej rozpycham łokciami, w niektórych obszarach ty, ale tak jakoś uzupełniamy, nie? Po prostu, jeżeli o to chodzi. A hobby to tak, to w ogóle no o tym najwięcej mówimy, jak ludzie nas pytają o to, co tak najbardziej nas łączy, no to przede wszystkim to, ile mamy wspólnych zainteresowań. Gry, siłownia, sport w ogóle, podróże. Też wiem, że podróże jako zainteresowania to trochę jak będzie muzyka, filmy, podróże, tak, jakieś tam. No nie, no ale jakby nas oboje, jakby jara to. W podobnym klimacie chcielibyśmy oboje żyć, nie? Że lubimy jak jest ciepło po prostu i na przykład jak myślimy nad potencjalną wyprowadzką gdzieś z Polski czy coś kiedyś w przyszłości, no to też właśnie do ciepłego, to tak. No ale generalnie nawet tak poza zainteresowaniami, no to mamy bardzo podobne gdzieś tam gusta. Sposób funkcjonowania tam, na co dzień. Jeśli chodzi o jakieś idee, jeśli chodzi o sposób ubierania się na przykład, jeśli chodzi o no dużo takich małych rzeczy po prostu, które nas łączą. Lubicie mieć swoją własną przestrzeń. Tak. Mhm. Tak, oboje i Tomek, to potrzebujemy. I ja, no. Stąd też między innymi pomysł o wyprowadzce, nie? Który został zrealizowany. Mhm. Że potrzebowaliśmy po prostu więcej przestrzeni dla siebie i Tomek i ja. No, jak nie mamy po prostu miejsca dla siebie, no to nas tam męczy bardzo na dłuższą metę. No, ja to w ogóle lubię się zamknąć, zabunkrować, żeby nikt mi tam nie wchodził i nie przerywał. Klaudia, gdzie nie wchodzi, słuchajcie, to zamyka się na zamek. W łazience u nas na pierwszej piętrze jest tak, na pierwszym piętrze jest tak, że jedne drzwi są na zamek, a drugie są przez garderobę, takie, że normalnie można je wejść, nie da się ich zamknąć i nawet tam się zamyka na zamek, pomimo, że mogę wejść drugimi drzwiami. No bo rzadko wchodzisz drugimi drzwiami. Często wchodzę. To źle zabrzmiało. Czemu? W komentarzach ci wyjaśnię. W sensie wiem czemu, ale nikt o tym nie pomyślał, dopóki nie powiedziałeś ja tak tego. No to właśnie o to chodzi, no bo ty masz rozbudzić mózg, wyobraźnię widzów. Ty masz spaczony mózg, ale nie mam spaczonego mózgu. Widzowie nie mają, więc dlaczego? Nie spaczaj. Będą w moim wieku, też będą mieli spaczony mózg. Ale nie są jeszcze. Warto edukować młodzież. W ten sposób raczej nie. Napiszcie, czy wam się podobało w komentarzu. O, to jest bardzo zabawne założenie i o dziwo było sporo razy. Tomek częściej gotuje niż ty. Co sądzisz o tym? Jak często gotujesz? A nie wiem, czy nie częściej niż ty. No co? No ty też bardzo mało co gotujesz. Co ugotowałeś ostatnio? Ty też bardzo mało gotowałeś. Co ugotowałem? Naleśniczki ci zrobiłam. Bo poprosiłaś, że chciałabyś naleśniczki na śniadanie. Wstałem i zrobiłem ci naleśniczki. No, zrobiłem. I dobre były?
Niezłe. A widzisz. A ty co dla mnie ugotowałaś ostatnio? A to nie jest, że dla ciebie. To nie ma, że dla drugiej osoby. No ale widzisz, tutaj przy okazji mogłabyś się pochwalić. Zrobiłam ci ciasto ostatnio, dyniowe. Zrobiłaś mi ciasto? Nie, to ogólnie zrobiłaś ciasto. No ty na leśniki też ogólnie robiłeś. Też nie, jadłeś. Zrobiłem, ale na leśniki były... Nie, poczekaj, ale ciasto zrobiłaś, bo powiedziałaś, robimy ciasto dyniowe. I poszłaś zrobić ciasto dyniowe. A na leśniczki to ty powiedziałaś, kochanie, zjadłabym na leśniczkę. Powiedziałem, nie ma problemu, słoneczko, idę zrobić ci na leśniczki. I też się zjadłeś. Jednego. Więcej. No dobra, więcej. Nie okazujecie sobie uczuć, nie wiem czemu tak mi się wydaje. Po co sobie okazywać uczucia? Żałosne, to jest dla żałosnych ludzi. Prawdziwy samiec alfa pije łzy swojej kobiety. I tyle mu wystarczy. Dlatego ty nie pijesz? Piję łzy swoich widzów. Albo swoich. Jakich obrażam. Nie piję swoich łez, bo ja nie płaczę, koteczku. Bo mężczyźni nie płaczą. Chyba, że się ich bije. No, o to chodziło. Co sądzisz naprawdę o tym założeniu? O tym, że nie okazujemy sobie uczuć? Tak. Kłócie założenie, bo okazujemy sobie ich bardzo dużo. Raczej aż w drugą stronę czasami. Nie? Mam wrażenie, że bardzo dużo tego jest i ja aż czasami się staram, że kurczę, że tak aż monotematyczni momentami jesteśmy. Jak już tak 15 razy do siebie podchodzimy w ciągu dnia i tak, o, myszeczko, koteczku, skarbie, o Boże, jak ja cię kocham. Nie, no, aż tak nie jest. Jest opór, tak. Nie jest. Oczywiście, że tak jest. Klaudia się wstydzi przed kamerą po prostu. Klaudia nie słyszy po prostu i wypiera, bo teraz przed kamerą ten czas bije tą kachu. No, a potem się drzwi zamykają i tak to jest, no. Wierzycie mu, bo ja nie za bardzo. No ale to jest kreowanie wizerunku, ocieplanie wizerunku Klaudii Kołodziejczyk, o, i tak. Nie da się. Próbuję właśnie. Nie da się, bo próbuję. Jest zimny i niedostępny. Wizerunek. Tak. Ostatnie założenie na dziś. Jakiś słodki, uroczy chłopiec napisał, że mam pięknego chłopaka. Wklej tu Arek teraz, proszę oryginalną wersję. No przestań, tego. No jakiś... Ktoś tutaj napisał, masz pięknego chłopaka. Jak ktoś napisał? No. Pokaż. Debil jakiś. Simp. Ja pierdolę. Jak tak można to mi powiedzieć? Pamiętacie odcinek, kto się częściej obraża? No, kto się częściej obraża. Obraziłeś się? Tak. Czemu? Bo powiedziałaś, że jakiś simp i debil to napisał. No bo to mogę lżej. Jakiś frajer to napisał. Lamus. Kurwa, spierdolam z tego kanału w ogóle. Nie było mnie to nigdy, jara. No chodź, jakiś ładnie zakończymy, jak się nie podoba. Co myślisz o tym założeniu? No i widzicie. Dziękujemy no, wam za uwagę. Musiałam pomyśleć. Dziękujemy za uwagę. Ale stwierdzam, że bardzo pięknie. Nie musisz na filmie tak mówić. Klaudia nie mówiła, że ma jakiegoś pięknego chłopaka na boku. Muszę się, słuchajcie, dowiedzieć, kto to w takim razie. Dziękujemy wam za oglądanie i zostawcie suba. Chodźcie na mojego Instagrama, na Tomka Instagrama, na TikToka, na Tomka YouTube'a, żeby mówić subskrypcję. I dziękujemy i na razie.